dobra, pogadajmy z Mordragiem. Hej, nowa twarz. Jestem Mordrag. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Ojej, jakie informa, jakie od razu odpowiedzi. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Dobra, później z nim pójdę. Nowego obozu. Na razie jest noc, a nie mam patelni. Jakaś skrzynia. Nie znam się na otwieraniu zamków. No nic. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. O, trudny czas. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Okej. Chciałbym obstawić walkę. Dobra, jutro ktoś może będzie walczył. To idziemy dalej. Szybko się... Chcę zostać cieniem. I co z tego? Lepiej się do tego nie mieszać. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Okej. Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. Może. Gdzie znajdę Kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu.
Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra. Jeśli myślisz, że... Idziemy stąd. Hej, ty! Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. No ciekawe, czy wrzucić się z buguły. Nie masz tu czego szukać. Spadaj! Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa. Proszę, weź te 3 porcje. Wspaniale. Ty możesz nauczyć mnie gotować? Конечно могу. Все-таки ты мне помог? Okej, gotowanie kosztuje 5 punktów nauki. Ale to później takie rzeczy. Tworzenie łuków, przetwarzanie ziela, proszę bardzo. Amunicja. Dobra, na razie sobie odpuszczę jeszcze żoda. Ten domek jest pusty. Z tego co pamiętam. A, wyczyszczony, dokładnie. Janusz? Chciałbym zostać cieniem. Czyżby? Rozmawiałeś już z Diego? Tak długo jak mnie to nie rozmawiałem. To świetnie. Słuchaj go we wszystkim. Mnie to nie zaszkodziło. W każdym razie poważnie. Ludzie zawsze gadają. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Ja ждал этого вопроса. Widzisz li? Ja sam niedawno był rurakopem i gnuł spinu w prawie. I Diego пока не позволяет мне давать задания новичкам. Однако... Так. Однако, ты можешь просто помочь мне, в знак нашей дружбы. Хорошо, что нужно сделать? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie mój problem. To się chyba nigdy nie skończy. To nie mój problem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko.
kogo warto tutaj poznać? Jak podpadniesz strażnikom? No to jest normalne, tak. Na to, co mówisz przy tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Dobra, spotkaliśmy gościa, który dał nam ciekawe zadanie. Coś innego. Teraz pójdziemy po wrzodę. I po potrawkę z chrząszcza oczywiście. To jeszcze moniusz jakiś. Czym się tutaj zajmujesz? A ty nie z tego lagera. To ja chcę z nogami pogadać. Nie. A co tobie od nich нужно? И что же отсыловца? Никогда о таком не слышал. Почему он тебя так интересует? Выкладывай, посмотрим. Давай уже, говори. Мало ли какие твари водятся в лесу. Как это было? Хорошо, я поищу. Добро. Ты можешь научить? Конечно. No, to nie było już noc. Dobra, dawaj, wyrzuć. Posłuchaj, ja совсем niedawno popał сюда i jeszcze nie oswoился. A nie найдется ли у тебя чего-нибудь выпить? A to w горле уже пересохло. Выпить? Нет, выпить у меня нет. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel? Нет, погоди. Прогуляться мы еще успеем. Может, ты просто забыл, где у тебя лежит этот шина-напиток? Давай посмотрим вместе. Шина-напиток? Ну, у меня нет никакого шина-напитка. А это какая-нибудь еда? Просто я впервые слышу это слово. Да какой к черту шина-напиток? За кого ты меня держишь? Не зли меня, парень. Просто скажи, есть у тебя этот шнапс или нет? Шнапс? Но у меня нет никакого шнапса. Подожди, парень, я отлучусь на минутку. Посовещаться с одним человеком надо. Похоже, пора сматываться, если я не хочу убить этого парня. Шивка для курта. Эй, ты! Эй, коллега, приблизься. А не найдется ли у тебя чего... Выпить? Przyłączę się do... Nie. Ej, to już było, tylko się zbugowało. Подожди, парень. Я отлучусь на минутку. Посовещаться с одним человеком надо. Похоже... Powiedz, dokąd idzie... A zapiszę sobie. Hej, ty! Ej, ty! Nie masz tu czego szukać. Ale snaf reaguje. Dobra, idziemy stąd.
A, jeszcze z Fletcherem pogadamy. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie. I raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie. Spokojna głowa. Dobra, uciekamy od niego. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Dowiem się, że trzy. Nie ma czego plądrować. Powinny być. Słyszę jeszcze jednego. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Możesz... Cichaj. Nie widzę tego chrząszcza. A, jeszcze mieliśmy znaleźć tego gościa. On miał być przy południowej wieży. Zobaczmy, jak drobiny działają. Największy wróg. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Lark. Hej, ty! Lepiej się w nic nie pakować. Ja iszu człowieka po imieniu Malé. Ludzie zawsze nie dają. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To się chyba nigdy nie skończy. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? Chodź, cicho. Cześć. Co ja słyszę? Jeszcze jeden nowiczok zaglinął w tę dyru. Ja iszu człowieka po imieniu Malé. A зачем он тебе? Януш, один из призраков, попросил меня... Малé. Значит, ну, слушай сюда. Сегодня утром он собирался пойти к Грау. Дела у него какие с ним или еще чего. Да, с тех пор я его больше не видел. Разумеется, до того не мешать. Что ты робишь? Шукам тиши и спокою, więc spadaj stąd. О, ты. Але файне. Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Dobra, lecimy na Kretę Szczury. Idziemy po Expo. A, nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. Mam już dość tej papry. A co będę z tego miał?
dopilnuję, żeby nic złego ci się nie przydarzyło na moim terenie. Jak goście z nowego obozu nadepną ci na odcisk albo wkurzyć jakiś świr z sekty, możesz na mnie liczyć. Jeśli weźmiesz się za łby z jakimś kopaczem, pomożemy temu z was, który zapłacił podatek. Proste, nie? A jeśli okaże się, że obydwaj zapłaciliśmy? Wtedy będziemy spokojnie patrzeć, jak się zażynacie, ale to się nie zdarza zbyt często. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiesz. Oczywiście. Do zobaczenia. Miej oczy szeroko otwarte. Wiesz co? Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie... Super. Mogę u niego przenocować. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Fantastycznie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałeś. Ale kryt. Dobra, to wjeżdżamy. O, pomógł mi. Kilku facetów bez przerwy próbuje mnie pobić. Paskudni ludzie z nowego obozu. Bandziory jedne. Następnym razem powiem im, że kto ze mną zadziera, będzie miał z tobą do czynienia. To ich nauczy. Świetny pomysł. Na pewno ci pomogę. Ale się zdziwią ci z nowego obozu, jak im powiem, jakiego mam obrońcę. Posikają się ze strachu, ale będzie fajnie. Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem, ale teraz będą musieli dobrze się zastanowić. Nie, no ale w takim momencie, kiedy skrzynkę otwieram. Co to ma być? Szyn jest opętany. Wiesz co? Wyświadczę ci przysługę. Wstawię się za tobą. Może wtedy zostaniesz przyjęty do obozu. W ten sposób moglibyśmy spotykać się codziennie. Tak, wstaw się. On zabił tego jeszczura. Hej, ty! No, наконец-то! Ty ведь nowy posylny z lagera, tak? Ну, вообще-то нет. Значит, я остался сегодня без обеда. Отлично. Я могу помочь? Почему нет? Принеси мне кусок сочного окорока, рагу из мясного жука и бутылочку холодного пива. Я принес тебе все, что ты просил. Спасибо. Я уж думал, что помру с голода на этом дежурстве. А что ты тут делаешь? О, это долгая история.
Недели три назад мы получили крупную партию товаров из внешнего мира. Оружие, еда, выпивка и даже книги. Книги? Но зачем баронам книги? Разумеется, баронам-то они ни к чему. Это было желание магов огня. И обошлось оно лагерю весьма недешево. А поскольку я был на хорошем счету у магов, они отправили меня и Иоганна забрать посылку на обменной площади. Я предупреждал его, чтобы не открывал книги. Да разве он меня слушал? Всю дорогу он твердил мне о том, что он избранный и что он освободит нас всех из заточения. Кончилось все тем, что он околдовал меня какой-то дрянью, а когда я очнулся, его уж и след простыл. Гомес был в ярости и хотел было вздернуть меня, но маги настояли на том, чтобы я вернул книги. И? И ничего, этот ублюдок нашел способ войти в доверие к фанатикам с болота, и мне теперь к нему не подобраться. Меня даже близко к их лагерю не подпускают. Да и к дому баронов тоже. Давай вернем книги. А ты, я вижу, храбрый парень. Хорошо, слушай внимательно. В болотный лагерь мне нельзя, но ты новенький, тебя пропустят без вопросов. Я же буду ждать здесь. Стражники следят, чтобы я выполнял поручение магов огня, и меня не отпустят далеко. Если Иоганн не захочет с тобой разговаривать, попытайся выманить его за пределы лагеря. Уверен, ты найдешь способ развязать ему язык. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Я рассчитываю на тебя. Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata, ale przecież ktoś taki jak ty nie zadawałby się z wariatem, prawda? Teraz wszyscy zrozumieją, jak niesprawiedliwie mnie ocenili. No raczej. Szkuniak robił taki atak, jaki zrobił. Dobił ścierwojada odważnie. Myślałem, że wrzuca wszelcieka od tych potworów, a że na tym morzu on po prostu jest... Jesteś moim najlepszym kumplem, wiesz? Inni tylko próbują się mnie pozbyć. Jestem ci bardzo wdzięczny, naprawdę. O! Klebek piekielniki. To ja lubię. Kurde, trochę się zmieniło. Słuchaj, całe to bieganie zaczyna mnie męczyć. Może poszukamy sobie jakiegoś przytulnego gniazdka i chwilę odpoczniemy, co? Dobra, muszę powiedzieć, żeby... Możesz się zamknąć, choć na chwilę? Jasne! No i super. Pogryzły. Ale leczy to potrawka. Nic tu nie ma. Szczury, spoko. On uciekł, okej, czyli nie wiem, czy on wtedy zaatakował. Co mu się stało?
Wszczerbiony topór. Mniejsze obrażenia. Myślę, czy trochę inaczej nie zrobić i nie iść teraz do obozu na pak, nie? Tylko w sumie dobiję sobie tutaj poziom na jakimś... ścierwojadzie, jak gdzieś tutaj będzie. A myślę, że coś będzie. Sobie. Tam po drugiej stronie na pewno były. W razie gdybym tu nie znalazł. No właśnie są. Liczyłem, że jakiś kryt wejdzie, ale... Nic tu nie ma. No nie udało się. No nic, dobra. Wbiję sobie teraz więcej siły w takim razie. Chociaż może jeszcze te dwa tutaj byśmy ubili. No to jeszcze dwa są. Podejrzewałem, że coś tu jeszcze będzie, a nie sam. Że jeszcze będzie tutaj jeden ścierwo. Ja tak myślałem, ale jednak nie. No dobra. Jakoś tak po dźwiękach mi się wydawało.
zdobyliśmy trochę expa. Mam 200. Mogę albo wydać wszystko w siłę, albo zrobić sobie coś związanego z, nie wiem, ze skórami, ale... Jeszcze wilków nie ubijam w sumie, więc na razie możemy w siłę iść. Pójdziemy do obozu bractwa. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. No to przerąbane, ale w sumie przypomniał mi. Żapie nam się udać do Skatiego, ale pójdziemy najpierw tutaj do Kowala. Widzę, że znasz się na swoim prawie. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. Lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza i to właśnie ode mnie dostają. Niektórzy się nie nauczą. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrze, wystarczy kilka minut. Oczywiście, pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany i finansowy. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rubli. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. Jak się już z pracą, Kowal. A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi z głowy. Zapewne spróbowałbym sił jako Kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Mam już dość, kapla. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Mam już dość. A może się nauczyć? No, na razie nie. Zobaczmy, co ma na sprzedaż. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Okej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Pogadajmy lepiej. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Się chyba nigdy nie skończy. Fajnie, podoba mi się, że jest tyle możliwości. Nie chciałbym teraz wiedzieć, takie sprawy załatwiało się inaczej. Dobra, lecimy do Scottiego. Zawsze to samo. Chciałbym obstawić walkę. Iść wieczorem, a wieczorem to lepiej nie będzie. Zobaczymy, co się stanie, jak teraz wejdę do niego.
wkurza się. Hej ty! Mądry chłopiec. Dobra, później tam pójdziemy. Lepiej się do tego nie mieć. Problem. Grim, on był u Grawo. Tu jest Grawo. Я ищу человека по имени Мале. Не ты один. Что это значит? Грава здесь, Грава там. Грава нужен всем. По-моему, я сказал Мале, а не Грава. Ах, да, Мале. Мале часа два назад ушел на рынок. Мы с ним повздорили, видишь ли. Но если я могу чем-то помочь... Dobra, na targowisko. Ale ja szukam Diego. A siedzi przed chatą. Się ukrył przede mną. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Lepiej się do tego nie mieszać. Lecimy z tą siłą ostro. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Muszę tu jakąś broń zdobyć. Lecimy na targowisko. Przy okazji do tego pala zagadamy. I spadamy stąd. Zapewne masz rację. Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Zawsze. W sumie mogę zagadać z tym kurtem. Na czym to się wydarzy. Nie był problem. Co się to znaczy? Ciszy, ciszy. Ты шнапс-то принёс? Какой шнапс? Я еле отбился от этого сумасшедшего. А что произошло-то? Не придуривайся. Ты с самого начала знал, что этот тип сумасшедший. Парень, как я тебя разыграл, а? Ну ладно, не расстраивайся. Ты мне нравишься, незнакомец. На вот, выпей шнапса за мой счёт. Твоё здоровье. Я там ещё не мешал. То ещё уж więcej не повторится. Как ты попал в колонию? Иногда всё бывает не так, как тебе этого хочется, парень. На рудники отправляют за любую, даже самую малую провинность. Какой-то ты странный. Не знаю, тебе видней. Скучновато здесь иногда становится. Ты охотник? Да, я охотник. Я никогда не прочь пройтись по лесу в поисках какого-нибудь заблудившегося волка или, если повезет, даже мракориса. Кстати, мое имя Курт. А ты можешь дать мне пару советов как охотник? Конечно, могу. Никогда не помешает научить человека уничтожать этих мерзких созданий. Но знаешь, лучше всех в колонии разбираются в этом нелегком деле два очень хороших профессионала. Эйден и Кавалорн. Ты их сможешь найти по пути в новый лагерь, если пойдешь не через лес, а по ущелью. Что ты делаешь в старом лагере? Я сбываю добытые нами шкуры, различные трофеи, да и вообще все, что можно выгодно продать. Этот лагерь как нельзя лучше подходит для этих целей. Dobra, na razie jeszcze nie chcę z nim polować. Jesteś dla mnie jak starszy brat. Nigdy nie miałem starszego brata, a ani nawet młodszego. Moi rodzice mnie nie kochali, ale to musiało być dla nich bardzo trudne. Jasne. Problem.
że to się skończyło już dawno. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiono. Ja ищу человека по имени Мале. Первый раз слышу. Но, возможно, его знает Декстер. К нему всегда ходят люди со странностями. Skąd jesteś? Na pewno cieszysz się, że znalazłeś tu bratnią duszę, kogoś, kto cię zrozumie. Jestem z Corinis. Byłeś tam kiedyś? Zresztą nieważne. To nie mój problem. Możesz się zamknąć, choć na chwilę? Jasne! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Я ищу человека по имени Мале. Obóz na Bali. No dobra, wszystkie drogi nas tam prowadzą. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem. 5 lat temu. Wszyscy wyznawcy Bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Lecimy. Tu węgiel jest. Niektórzy nigdy się nie nauczą. To się chyba nigdy nie skończy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Uważać na to, co mówisz przy obcym. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Pewnie masz rację. Dobra, zapiszę sobie. To jest godzina? 17, okej. Sprawdzam, jaki damage bije. On jest malutki. Dobra, on jest nieśmiertelny, to ja się w ogóle nie... Nie ma czego plądrować. Nie wtrącam. Nic tu nie ma. Piękny cios. Dobra, to ja szczury tam, coś jest. Są tam, okej. Tak jak teraz on stoi, to jest idealnie, moim zdaniem.
mi do jeszcze jednego. Dobra. Pięknie to wyszło. Niczego tu nie znajdę. A to tam bym musiał ściągać. No nic, myślałem przez chwilę, czy może by orków nie ściągać, ale... A już jest too late. Rozglądam się za potencjalnymi przeciwnikami jeszcze dla Parveza. No i słyszę. Tu nie ma. Kolejnego. Super. Możemy iść dalej teraz. Pilice. O kurde. Pomne bestie. Idę po kolejną. Parwes, pomóż mi. Ale oberwałem od tej.
Aha, dobra, to jeszcze raz. Chociaż tą jedną, no. Ła. O, no niestety, dobra. Odpuszczam już te krwiopijce. Nie będę tego durował, bo one nie chcą tak daleko iść. Jakieś krytoszczury widziałem, trzeba będzie tam pójść. Piękny obóz na bagnie. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Okej. Może przez te cienie. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Jakie mają hełmy? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Lepiej się do tego nie mieszać. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. To nie było zbyt. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście nie otrzymasz jej za darmo. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. 500, sporo. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Jeśli myślisz, że... Я ищу человека по имени Мале. Один из призраков старого лагеря сказал, что Мале направился на болото в поисках редкого эликсира. Ты ведь хорошо знаешь лагерь, верно? Где могу его знать? Nie. A, myślę, że nas oprowadzi. Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zielem. Dzięki za pomoc. Niech śniący macie w swojej opiece. Jeśli myślisz, że... Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Chciałbym zostać członkiem Bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Korkalom. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do Bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Korkaloma. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Pokaż mi, jak dojść. Do laboratorium alchemicznego. Chodź za mną. No, pogadamy sobie ze starym tam. Przy okazji poszukamy Mole. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zapewne masz rację. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tak długo, jednak wielu jak z nich nie chciało zobaczyć jego potęgi, nie chciało uwierzyć. Zaślepiała ich chciwość rudy.
Ludzie zawsze gadają. Tylko Iberion wraz z garstką towarzyszy usłuchał. To się chyba nigdy nie skończy. Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zielem. Zaczekam na ciebie tutaj. Tylko nie marudź zbyt długo, bo wrócę do Baal Namiba. Ej, ty! Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Niech śniący macie w swojej opiece. Dobra, pogadamy sobie tutaj z Fortuną. Я ищу человека по имени Мале. Где могу его найти? Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Okej. A mnie ty możesz nauczyć obrabatywać bolotnik? Конечно, могу. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Co on tutaj ma? Ale drogie mikstury, znaczy przepisy. Mrok północy, ziemi, nic już. Stary miecz sprzedał za beznadziejne i tyle w sumie. Zapiszę i zagram z nim w kości. Zobaczę, na czym to polega. Dobra, najmniejszy to 35. Dwójkę jeszcze raz. Para z jedynką, mały street podniosę. Super, że jest...
ten, exp za to. Możemy jeszcze zagrać? Para z dwójką, dwie pary. Tą szóstką rzucę. Dobra, teraz wczytam sobie. Mam wrażenie, że ten ponowny rzut mi nie działa. Oj, nie wiem, popatrzę jeszcze, ogarnę to. Hej, ty! Czego chcesz? Я ищу человека по имени Мале. И? Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Krusiutko. Czego chcesz? Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy. I to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Hej, ty! Czego chcesz? Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Znaczy, co się stanie, jakbym chciał otworzyć skrzynię? Nie znam się na otwieraniu zamku. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez klucza nie otworzę. Hej, ty! Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Kor'Kaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. Jak mogę zdobyć recepturę Kaloma? Nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. O, ciekawe. Gdzie mogę zdobyć tę wydzielinę pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. I jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Gornadrakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Dobra, prześpimy się. Hej, ty! Hej, ty!
Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo. 3 sztuki mroku północy. Tylko nie wypal wszystkiego naraz. Dobra, spróbuję się wzbogacić. Zagram z nich te kości. Ustaw zakład. Weźmy 45. Podniosę. Kareta dwójek. Czyli mam 4 dwójki. Dobra, 2 pary, myślę, że nie będzie miał 4. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. No i mamy więcej rudy. I expa dalej. Ciekawe, czy ile możemy tak... Od razu wiedziałem, że będą expić. Takie sprawy załatwiało się inaczej. To się chyba nigdy nie zmieni. Lepiej się do tego nie mieszać. Gadajmy lepiej o czymś. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. O, spacjem się takie rzeczy robi. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. No. I pięknie, i teraz już wiem, o co chodzi. Tak, możemy grać. Dobra, jedziemy dalej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie było. Dwie pary, on para z piątką. Rzucimy tą szóstką. Lepiej się do tego nie mieszać. Przegraliśmy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No dobra, ja sobie taki grind już tego zrobię w streamie. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Kiedyś takie sprawy się załatwiało się inaczej. 280 mam. W tej historii musi być jednak ziarno. Ej, ty! Otrzymuję do jakiejś broń kosztuje. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątynni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. To się chyba nigdy nie zmieni. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Może inny. Tylko zachowaj to dla Chciałbym coś kupić i nie powiem. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Mam już dość drogo. A tak to od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. No nic. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Czekaj, zachowaj to dla siebie. Spiaści lubit nas i odkrywajet istinu swoim izbranym. Slava spiaściwa odkrywajutse im... Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem,
kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem Bractwa. Gdzie mam szukać nowych członków Bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Избранные, которых мы называем гуру, даруют свет учения спящего другим членам братства. Добра вышлишь, но долг Шукамо каждого истинно верующего нести слово спящего всем, кто в нем. Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. No spróbujemy tam dobiec. Tam węża to jakieś tutaj kryte szczury, czy tam szczury wodne, czy jakieś błotne. Się uderzyć parę razy słabo. Dobra, spróbujmy dalej. Co
No i to jest to. Kurde, piękny cios. Zwiran. Hej, ty. Я ищу человека по имени Мале. Можешь мне помочь? Ясно. Но Фортуна сказал, что он направился к тебе. Dzięki. Czym się zajmujecie? Zbieramy bagienne ziele, które zostanie przetworzone przez naszych braci tak, by można było je palić. Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać ziele. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za każdą cenę, jakiej zażądamy. No, wspierajmy tutaj wszystko. To już widzę krwiopijce, to nie, nie chcę tam iść. Pamiętam, gdzie oni są, gdzie jest ta druga grupa. A, tu już mnie piorunek chce ładować. Dobra. To spadam stąd. Się nazbierałem. Trzeba zapisać, nie? Bo wiecie, kto to będzie zbierał znowu. Szczury. Tam na pewno są te szczury. Tutaj podejdę. Za bardzo węże słyszę, spadam z tym.
Okej. Odejdziemy tędy, zobaczymy, co tu się dzieje. Dobra, tutaj widzę szczury. O, tam jest ta grupa. A tu są szczury. Łatwiej będzie chyba od tej grupy atakować. O. Dragroty jeszcze. Wspaniale. Эй, ты! Чем ты занимаешься? А разве не видно? Собираю болотник и слежу за тем, чтобы твари с болот держались от нас подальше. Ты боец? Я неплохо управляюсь с посохом. Это не раз спасало мне жизнь в этом чертовом болоте. Если хочешь, я и тебе могу показать, как вышибать дух с этих мерзких тварей. Если, конечно, ты компенсируешь мне потраченное на это время. Я подумаю. Научи меня владеть посохом. No, ale tutaj poznałem gościa. Super sprawa, wiemy od czego zacząć z kosturem. Z tym chcieliśmy gadać, okej. Ja szukam człowieka po imieniu Malé. Możesz mi pomóc? Он из старого лагеря. Пришел в братство за каким-то болотным зельем. Dzięki za pomoc. Ale gdzie jest Joru? No nic, będziemy szukać dalej. A, że tam jest Joru. Ale to jest tych roślin. Coś wspaniałego. A tam też jest szczur. Czego tu nie znajdę. Szczury pokonane. Jeszcze jeden jest. Mogę szybciej coś kliknąć, żeby coś zrobić, a tak stało. Wąż. Wąż rzeczny. Nie no, bagienny. Tu nic nie ma. Może to była ta grupa? Nie, one gdzieś indziej były te przecież. Te szczury. Tu
tutaj jest taki fajny. Kurde. Ale farcik. Niczego tu nie znajdę. Farcik, że nie padliśmy. Nie chcę za bardzo zgridować, a słyszę węża. Spadam stąd. Dobra, nie dogoni mnie. Jesteś. Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Baal Nedbek. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Dobra. Zastanawiamy, co tam w tej chatce, bo po drodze była taka chatka. I wcześniej nie było. Ciekawe, co tam się dzieje. Dobrze, że tu nie ma potworów. Tutaj idę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ludzie zawsze gadają. Gadajmy sobie z tym. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Musisz uważać. Cześć, na to, co jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Baal Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. To nie było zbyt mądre. Lepiej się do tego nie mieszać. Hej, ty! Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście.
ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez Śniącego. I co wtedy mówi? Śniący wskazuje nam jedyną słuszną drogę, ale niewierny nigdy tego nie zrozumie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Która jest godzina 13, okej. Zapewne masz rację. Johan. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Привет. Есть здесь новенький. Как ты посмел обратиться ко мне? Ты говоришь с избранным. Избранным? Да, да. В очень древней и могущественной книге, которая не каждому открывает свои секреты, я прочитал, что я избран самими богами. Я пока еще не гуру братства. Но это не означает, что каждый проходимец может со мной вот так просто заговорить. Chciałbym teraz być w jego skórze. Może? Co tu robisz przez cały dzień? Przekazuję mądrość Śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. To się chyba nigdy nie. Czym się zajmujesz? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Pogadajmy lepiej o czymś innym. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Tak długo jak mnie. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Tak. Zatem masz swoją dzielną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać? Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przybranie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Pogadajmy lepiej. Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. Niektórzy nigdy się nie nauczą. To nie było zbyt mądre. Jak mogę Balkadar jeśli tylko... Okej, to już wiemy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ty mylę. Mam już dość tej paplaniny. To nie było zbyt mądre. A gdzie żył on? Ludzie zawsze gadają. Co ty imiesz w widu? To samo. Tak długo jak mnie to nie dotyczy.
Zapewne masz rację. Тогда, мне кажется, следует нанести ему визит вежливости. Dzięki za pomoc. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Od razu widziałem. A, tutaj do śmieść. Zapewne masz rację. Gadać z Dusterem. Kiedyś takie sprawy... Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział, idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Zapewne masz rację. Zostałeś wybrany przez Śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Tak, chcę podążać drogą Śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie można polegać, od co? Musisz uważać na to, co dotyczy. 15, okej. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Zawsze to samo. Może? A będę się w tamtą stronę. Pogadajmy lepiej o czymś innym. O, tutaj jeszcze. Krucze ziele. Jednak wielu z nich nie chciało zobaczyć jego potęgi, nie chciało uwierzyć. Zaślepiała ich chciwość rudy. Tylko Iberion wraz z garstką towarzyszy usłuchał głosu Śniącego. Tak powstało bractwo. Ja bym chciał rozkazać, co z tobą tej nocy. Nie.
nas? Dobra, którym... Śniący wskazał Iberionowi i jego uczniom miejsce, w którym mieli się osiedlić. Iść, ale na razie jeszcze nie. Wybrani trochę inny plan. Ludzie zawsze gadają. Planuję tutaj w piec i zrobić walkę. Dobra, do poranka wstrzelimy. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo. 3 sztuki mroku północy. Dobra. Ej, ty! Przysyła mnie Gorim. Co? Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Chciałem ci tylko przypomnieć, że masz zmienić twojego kolegę. Słuchaj, koleś, kazałem ci spadać. Dobra, sprzedam mu ciosa. Rozruba! Rozruba! Dalej! Świetnie! Świetnie! Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Nic tu nie ma. Jak ta siekiera? A coś... Ale słabe. Jeszcze pożałujesz! Ej, ty! Znów szukasz kłopotów? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co? Jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. Dobra, idziemy powiadać z tamtym. Jeśli myślisz, że... Zachowaj to dla siebie. Nie powinni wiedzieć. Lepiej się do tego nie mieszać. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Jeden z guru, alchemik, znalazł rozwiązanie. Przygotował napój sporządzony z wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Bracia wypili go przed rozpoczęciem. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nowe siły zjednoczyły się. Co się już więcej nie powtórzy? W tym samym czasie nasi nowicjusze wyruszyli. Pogadajmy lepiej. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Myślałem, że spotkam tego gościa, ale nie. Gadajmy lepiej o czymś innym. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych.
Lepiej się do tego nie mieszać. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Mam już dość tej pachlaniny. Już ścieżki są wyczyszczone, to jest chwila, moment teraz. Przysyła mnie Bal-Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Dobra. Kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. No dobra. 50 bryłek to uczciwa cena. Proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cyfer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? No. Strony. Jakoś to było tędy. Bardziej w prawo. Przybywam z polecenia Bal-Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Kor'Kaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal-Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Dobra, tu trzeba podejść. No trudne, trudne się wylosowało. Spróbuję jeszcze raz. Ale nie wiem, czy jestem w stanie pokonać te krwiopijce. Na pewno nie w takim stadzie. Teraz się odbugowały, więc może jedną mi się uda ściągnąć.
Teraz jedna jest zaczepiona i ruszyła. Na luzie. Jak kryt siądzie, to na luzie. No właśnie, to kwestia zblurowania jednej. Jeden mnie hitnął, ale... Dobra, myślę, że już. Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Przecież widać kilka z nich, bo tak łatwo się... Pewnie jeszcze po drugiej stronie. Nie, bo tu już piorun był. Może gdzieś tam jeszcze. Ta jest. Spadam stąd. Potrzebuję łuku do tych krwiopijców. Zdecydowanie. Dobra, a ja lecę. Ustawiam się u Fortuno. Będę grał w kości, nie w karty. Spróbuję pogrindować, ile się da. I trochę rudy zarobić na tym. Taki jest plan działania. Także dzięki za oglądanko i zapraszam.